Państwo, podnoście rękę, ja będę podchodzić z mikrofonem i można zadawać pytania. Mogą być dwie osoby, żeby za mikrofonem nie siedzieć. Żeby rozdać mikrofony drugiej osobie, żeby poszedł. Zebranie pana prezesa Kowina. Szanowny panie Kowinie, oczywiście mogę pozwolić sobie zadać trzy pytania, będą to krótkie pytania, ale dla mnie są zasadnicze. Pierwsze pytanie zanim zadam, poprzednie następującymi stwierdzeniami. Nie wolno UBM-u zabierać emerytów. Ustawa dekomunizacyjna to absurd. Jaruzelskiemu należą się honorowy poczet. Komunistyczni patroni ulic mogą zostać. Powstanie warszawskie było wynikiem romantycznych emocji, a zamach z Koreńską wieżą. Oczywiście tutaj mówię paranoicznie. Albo słowa. Kiedy porównał pan żołnierzy dwumetrów do zielonych ludzików, to na Tomasz, jak mamy te słowa, szanowny panie... Jakie słowa? Nie wiem, o co chodzi. No bo, jak mamy te słowa? No tutaj wymieniłem pewne z pana stwierdzenia, gdzie powołuje się na oczywiście gazety niezależno.pl, która oni powiedzieli, że to są pana słowa, które przed chwilą przytoczyłem. Ja czytałem, że panie tego nie są. Oczywiście, oczywiście, tak, tak. Że... Za was Koleński to jest tylko paradoks. Tak, tak, ale ogólnie do tego, co, oczywiście jeszcze i ostatnie pytanie. Mam pytanie, czy jeżeli pan zostanie prezydentem, czy zasady etatyzmu zostaną mechanistycznie wcielone, czy raczej pan jest przeciwnikiem etatyzmu? Jestem dokładnie przeciwnikiem etatyzmu, jestem politykiem liberalizmu, jak pan wie. Jak, o co pan nie podejrzewa? Skrajnie przeciwnikiem etatyzmu. Także nie bardzo rozumiem pytania. Mamy zadać trzy pytania, pan wygłosił jakieś stwierdzenia i nie chciałem do państwa, to moje, bo nie wiedziałem, co chodzi. I nie zapadł ani jednego pytania. Czy jest na drogę na tym? Tak, ale to oczywiste, no. No to panie prezesie, to tutaj wyrówka oczywiście stwierdza, powiedziałam się poprzednio, prawda, stwierdzeniami. Pan przyznaje się do tego oczywiście stwierdzenia, a jak mają to rozumieć inne osoby, prawda? Inne osoby, które, no pan się czuł urażone, no bo jeżeli się porównuje, powiedzmy żołnierz wyklęty do zielonych ludzików, prawda, nie, porównywałem zielonych żołnierzy wyklętych do separatystów, Doniecka, a nie do zielonych ludzi. Do zielonych ludzików? Nie, jest to nieporozumienie. Pan wie, jak jest w gazecie. Ja panu mówię, z tym porównywałem. Porównywałem ludzi, którzy walczyli o zasadniczą sprawę, prawda? I wygrali, przegrali i tyle, no. Oni liczyli na trzecią wojnę światową, no. Zawiedli się, ale ja ich traktuję jako bohaterów, podobnie zresztą. Jako bohaterów traktuję separatystów, którzy walczą swoją sprawą, swój naród. To są Rosjanie, którzy dlatego walczą, że państwo ukraińskie narzuciło im język ukraiński, zabroniło im mówić po rosyjsku. Więc uczyli się do broni, no po prostu i zwyczajnie. Oczywiście państwo nic nie wiecie, ponieważ goebbelsowska propaganda, to goebbelsowi się wstydzi, widząc to, co się dzieje w tej chwili. Jak państwo okłamują, co się dzieje w sprawie Ukrainy i Rosji. Nic nie wiecie, to się okłamywanie w sposób potworny. Proszę bardzo. Chcę powiedzieć pytania, ten proszę bardzo. Czy zaznaczającej się sytuacji za naszą wschodnią granicą, czy osobiście wierzy pan w ewentualną czynną pomoc naszych sojuszników NATO, czy raczej wierzy pan w to, że ta pomoc ograniczy się tak, jak była we wrześniu 1945 roku? Krajną sytuację, jeśli dojdzie do konfliktu, ale pomoc to będzie dla Polski. Ale Polska? I pan sobie pojedzie niedaleko stąd jest granica rosyjska. Ale nie, ja mówię, że tak jak tylko na granicy rosyjskiej. Sytuacja tam jeszcze bardziej się zaostrzy i my zostaniemy jednak wplątani w konflikt zbrojny. Ale Polska nie ma żadnego konfliktu z Rosją. Żadnego. Tak, z tym, że coraz więcej wojsk amerykańskich u nas ląduje. A coraz więcej wojsk amerykańskich. O właśnie, kto jest agresorem? To zadajmy sobie pytanie. Coraz więcej wojsk amerykańskich. Tak, właśnie do tego dążę. Czy jeśli ta sytuacja się zaostrzy, to czy wierzy pan w taką czynną pomoc naszych sojuszników NATO? O tak. Jeżeli, oczywiście, że tak, oni... Czynno. W takim razie, przepraszam. Ja sobie, to wymaga jednak odpowiedzi poważnej, nie wdawania się w takie problemy. Sytuacja jest następująca. Mamy, bo trzeba patrzeć na sytuację oczyma przeciwników, czy partnerów, jak pan woli, nie? Z punktu widzenia Ameryki sytuacja jest taka. Są kręgi w Ameryce, to nie wszystkie. Nie oskarżam nawet pana Obama o to. To są kręgi zbliżone z reguły do tak zwanych neokonserwatystów. Neokonserwatyści to tacy dawni lewicowi intelektualiści z reguły Żydzi, którzy się nawrócili nie tylko ludzie mądrzy. Machnęli ręką na socjalizm, nawrócili się na konserwatyzm, ale coś tam im zostało z tego socjalizmu w głowach jeszcze.
I oni rozumują bardzo zimno i logicznie. Rozumują tak. Mamy w tej chwili najsilniejszą armię świata. Może walczyć z 38 armiami największych państw, które są naraz. Wydaliśmy na to 14 bilionów dolarów. Jesteśmy zadłużeni na 14 bilionów dolarów. Nigdy takiej potęgi nie uzyskamy, jesteśmy zadłużeni. Już tej armii nie damy rady pomnożyć, powiększyć, a Chiny rosną w siłę, inne państwa rosną w siłę. Za 7 lat Chiny będą potężniejsze niż Stany Zjednoczone. Chiny wyraźnie powiedziały 2 tygodnie temu, że poprą Rosję w konflikcie. To musimy zniszczyć Rosję i Chiny teraz, jeżeli mamy utrzymać hegemonię. I te kręgi prą do wojny. Teraz. Ukraina jest pod pretekstem, nikomu nie zależy na Ukrainie, chyba nie wierzy w to, że Amerykanom zależy na Ukraińce. Mają głęboko w nosie Ukrainę, prawda? Chodzi im o to, żeby mieć pretekst do wywołania wojny. To nie, że Amerykanie prawda wojny. Ogromna większość Amerykanów nie pragnie wojny. Absolutnie nie, prawda? Ale są kręgi, które, powtarzam, do tego dążą. Pani Victoria Nolan, ambasadoressa Stanów Zjednoczonych w Kijowie, otwarcie powiedziała, że wydali 5 miliardów dolarów na destabilizację sytuacji na Ukrainie. I teraz pewno planują 10 miliardów dolarów, żeby zrobić sytuację w Moskwie, nie? Tam się boją. Boją się. Jeśli pan teraz spójrzcie na sprawę z punktu widzenia Rosji. Potem jest powiedzmy z obu stron. Rosjanie rozumują w ten sposób. Jesteśmy dziedzicem prawnym Związku Sowieckiego, RPR jest dziedzicem prawnym III Rzeszy. Jesteśmy dziedzicem prawnym. My byliśmy w układzie warszawskim, naprzeciwko nam było agresywne NATO. I teraz tak, NATO pomknęło NDD, NATO pomknęło Polskę, Czechy, Morawy, Słowację, Węgry, pomknęło Litwę, Łotwę, Estonię, pomknęło Rumunię, Bułgarię i teraz wyciąga łapy po Ukrainie. Przez 25 lat jest nieustanna agresja NATO przeciwko Rosji. Dlaczego zaatakowano Gaddafiego? Bo był sojusznikiem Rosji. Dlaczego zaatakowano Serbię i oderwano od niej Kosowo? Bo to był sojusznik Rosji. Dlaczego atakuje się Bashara al-Assada, prezydenta Syrii? I popiera się kalifat. Amerykanie popierają kalifat przeciwko Asadowi. Bo to jest sojusznik Rosji. Jest nieustanny atak na Rosję. Oni tak to odbierali. Jest taki mem w internecie pokazujący bazy NATO i napis. Rosjanie chcą wojny. Patrzcie, jak blisko bazy NATO umieścili swój kraj. Naokoło Ameryki nie ma baz rosyjskich. Naokoło granic rosyjskich jest 38 baz NATO. Rosjanie się boją. Zrozumcie. Tak nie ma strategii punktu widzenia. Tego wam nie powiedzą. W reżimowej telewizji czy w radiu. Tego wam nie powiedzą. Więc jak kłamie, także Goebbels, to jest szczerze. Przy tym jak kłamie reżimowa telewizja i inne telewizje koncesjonowane przez reżim. No tego nie powiem. Oczywiście to nie jest powód popierać Rosję w sprawie ukraińskiej, absolutnie nie. Polska powinna ogłosić neutralność, tylko zauważyć, że ani Rumunia, ani Węgry, ani Słowacja nie popierają Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, mimo że są NATO. Białoruś ogłosiła neutralność, boi się Rosji. Białoruś się boi, że po Ukrainie może przyjść kolejna Białoruś. Gdyby jeszcze Polska ogłosiła neutralność, to NATO by miało dostęp do Ukrainy. I być może Polska ogłosiła neutralność, by zapobiegła III wojnie światowej. No oczywiście mogą być inne preteksty, Iran, prawda, tam Korea Północna i tak dalej, ale przynajmniej nie byłoby tego pretekstu, jakim jest Ukraina. Bo Amerykanów nie jest łatwo ciągle do wojny. Przecież oni do pierwszej wojny światowej bardzo nie chcieli wejść, to dopiero jak Niemcy, jak również zatopili ilu zdanie, to wtedy udało się Rzeszowi namówić Amerykanów na wojnę. Drugi wojny światowej też nie chcieli wejść, no ale ci drugie wojny zaatakowali Pearl Harbor, no i weszli. Teraz też bardzo nie są wojny, ale szukają pretekstu, macie pretekstu. I no, to jest, Rosjanie się oczywiście w tej
starają się pokazać, że się nie boją, ale oni się boją. Naprawdę boją. A miałem taką kartkę, też się nie wziął od rosyjskich. Znacznie. Boją się. Tu proszę pana prezydenta. Panie prezesie, nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale mam takie pytanie. Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ale mam takie pytanie do pana. Mianowicie, czy nie uważa pan, że nasz kraj jest z góry, jak gdyby przez Unię traktowany w ten sposób, jako mielibyśmy produkować pracowników fizycznych dla wyżej postawionej Francji, tak, czy Niemiec? Nie, nie pan nie wierzy tego typu teorie spiskowe. To tylko istnieją oczywiście, spiski bywają w świecie, ale akurat nie tak. Oni jeszcze gorzej na tym podobno Niemcy i Francja niż Polska. Niemcy ma zadłużenie Niemiec na głowę mieszkańca jest większe niż Grecy w tej chwili. Wszystkie kraje wyszły na Unii, a nie tylko Niemcy, za Polski nawet. To jest wojny, który wysysa wszystkie kraje. Nie mówię, że porówno, bo oczywiście jak głupcy kraje się bardziej daje wyskiwać oczywiście, ale wyskują wszystkim. Przecież nigdy nie Polski Węgier, nie? Ale Niemcy zlikwidowali też. Niemcy nie przed nami. Niemcy mają tak pozwolenie niższe niż Polska. Także proszę nie łudź. Zgłębnie jest Unia Europejska. Oczywiście poza tym Niemcy mają większy wpływ w tej Unii, więc tam sobie więcej nie załatwić oczywiście. Ja podejrzewam, że Niemcy mają plan B. Na wypadek, gdyby się Unia rozkładała, to może tam Szczecin, prawda, albo coś tam jeszcze przejąć, nie? I plan B pewno mają, ale do tego celu nie wiem. Z tego co wiem, Niemcy mają już kilku lat wydrukowane do czwarki na wypadek konieczności wycofania się z rewery. To jest ludzie przewidujący, to jest poważne państwo, jak tylko Edgar Karkiewicz, to jest poważne państwo i tam ludzie myślą przyszłościowo, są przygotowani na wszelkie warianty. Podejrzewam, że na rozwój Unii też są przygotowani. Natomiast u nas niestety jest improwizacja, nikt nie myśli o przyszłości. Jeżeli ja myślę o tym Polsce za 30, patrzą na mnie jak na idiotę. Panie, co wygrać na najbliższe wybory? Co pana powiedzmy za 30 lat? A mnie obchodzi, prawda? A mnie obchodzi sobie za 30. Bo ja mam dzieci, ja mam małe dzieci, jak wszyscy dzieci są. I dalej się wydarzy sobie Polsce za 30. Bo one wtedy to miały swoje dzieci. Ja miałbym takie pytanie, bo pan bardzo często chce zlikwidować ZUS i NFZ, a wiem doskonale, że tam pracuje olbrzymi sztab ludzi i mnie zastanawia, co się z nimi stanie, jak to zlikwidujemy. W Polsce mamy 2 miliony bezrobotnych i 600 tysięcy urzędników. Ciekawa jest sprawa, że nikt się nie martwi o te 2 miliony bezrobotnych, a wszyscy się martwią, co by się stało, gdyby te 600 tysięcy straciło pracę. Nie, ale mi chodzi bardziej, nie chodzi mi już o tych młodych ludzi, co dopiero weszli tutaj, tylko chodzi mi o tych ludzi, którzy pracują właśnie w ZUS-ie, w NFZ-cie, nie dlatego, że działają świadomie na szkodę Polski czy nieświadomie, tylko po prostu robią to dla pieniędzy po prostu. I co się dzieje tak? Oczywiście. Jest jakiś pomysł, co z nimi zrobić? Oczywiście, ci w łagrach sowieckich czy w Oświęcimiu też pracowali za pieniądze. Na III Rzeszy i tak dalej. Nikt ich personalnie o to oczywiście nie obwinia. Natomiast co oni zrobią? Panu powie. W NFZ-cie co drugi człowiek jest lekarz i pójdą leczyć ludzi. Ludzie z kuratoriów, to są zwykłe pedagogi, pójdą uczyć cudze dzieci. Zamiast pouczać nauczycieli, pójdą uczyć dzieci. A nie więcej nauczycieli, czyli czy panie mniej dzieci na klasę, czy będzie lepiej, a nie gorzej, prawda? Od razu panu powiem. Większość tych urzędników, proszę pana, to są kobiety, które jak ich mężowie jadą wreszcie przyzwoicie zarabiać, to z ulgą wrócą do domu, zajmować się dziećmi i wnukami, ponieważ teraz one pracują, wie pan powiem, to jest jedno spotkanie, którego nie zapomnę do końca życia. To było 22 lata temu. Pan Tychor. Byłem jako poseł, byłem poseł. Mam taki mały w fabryczce, takie drobne części metalowe, więc wrzucono mnie do środka, mimo że poseł byłem, ale te kobiety chciały to spotkać, one wybiegły, te 300 zapisanych myszek, kilka. Pobiegły do ogrodzenia i oni mówią do mnie tak, panie pośle, kiedy nasi mężowie będą zarabiali tyle, żebyśmy my nie musiały pracować? Taka dziennikarka, to ona sobie zatrudni kobietę do opieki nad dzieckiem, zatrudni sobie kobietę do sprzątania mieszkania, zatrudni sobie kobietę, która jej mężowi poda kawę w kawiarni,
inna kobieta poda mu obiad w restauracji, jeszcze inna kobieta się męży za nią po pracy, prawda? Czyli krótko mówiąc, zwali swoją robotę na inne kobiety. A te osoby, one wiedzą, że one pracują, a ich dzieci skuczą na szyi, bo garki, narkotyki, nie? A one muszą pracować, bo ich mężowie płacą takie podatki, że one muszą to dorabiać do ich pensji. One by nie chciały pracować. Przecież my nie bronimy kobietom pracować, jak są, nie pracują na trzech etatach, na cztery, proszę bardzo, bo nie przeszkadza, jestem liberałem. Ale chodzi o to, żeby kobiety nie musiały pracować, jeśli nie chcą. I tyle. Jak ja byłem w Arabii Saudyjskiej, to byłem w domu takiego, no, zamożnego Araba, miał trzy żony. Jedna żona to była Saudyjka, druga to była Szwajcarka, profesor pediatrii, a trzecią jego żoną była Jemenka, chyba Czarnianka, Jemenka. I one po domu chodzą w najnowszych kreacjach paryskich, to tylko tak na ulicy wkładają na te burki. I mówią tak, najwyższa pora, żeby nasi mężczyźni wyzwolili kobiety europejskie z tej niewoli, gdzie one żyją. Bo u nas, w Arabii, ta kobieta, co zajmuje mężem dla danej nocy, bo to one po kolei, to nie wystarczy, może wybierać, że o nie, po kolei musi skarżyć, no. To ta się zajmuje to domem i dzieckiem, a pozostałe dwie na manikur, na zakupy, do przyjaciółki, prawda? Mężowi nie wolno pytać, gdzie ona idzie. Traciłby twarz. I na prawa, że są usłyszeć kara śmierci. Także... I proszę Państwa, a w Europie ta kobieta wstaje już 6 rano, leci do sklepu po bułeczki, robi się danie, tam męża wiedzie, prawie 10 do pracy, męża do roboty, sama leci do roboty, 8 godzin do spała, w robocie dzwoni do domu, to się dzieje w domu, potem leci, robi zakupy, robi mężowi obiad, prawda, po co prawda dzieci lekcje, no koszmar, prawda? Trzeba najwyższa pora tej Europejki wyzwolić z tego koszmaru, jak mu leży. No tak rozumują te kobiety arabskie. Tak one to widzą. Coś w tym jest. Chciałbym w pierwszych słowach odnieść się do Pana słów na temat powstania, ponieważ widzę taką pewną nieścisłość, bo mówi Pan, że powstania z gruntu rzeczy były według Pana złe, bo ludzie kierowali się bardziej takimi romantycznymi przesłankami, aniżeli realiami, jakie wtedy panowały. Natomiast z drugiej strony mówi Pan o tym, żeby mężczyźni bili się. Czyli z drugiej strony, tak jakby to właśnie było to, o czym pan mówił. Tylko, że powstania oczywiście w tych realiach, które były, owszem, mogły się nie udać, bo tak naprawdę większość powstań niestety nie było udanych. Natomiast ja chciałbym się jeszcze do jednej rzeczy odnieść, ponieważ Pan powiedział, że my nie musimy bać się Rosji. No ja jestem troszeczkę innego zdania z tego względu, że sam Pan powiedział, że w tym momencie na trzech rosyjskich żołnierzy jeden jest muzułmaninem, a poza tym to też historia ostatnich lat, już nie mówię o Ukrainie, ale 2008 rok, konflikt w Gruzji, gdzie Rosjanie zaatakowali. Gdzie Rosjanie zaatakowali te tereny, które owszem, oni uważają, że są ich. Ale Rosjanie cię nie atakowali. Gruzja, wykorzystując olimpiadę, zaatakowała Abchazję i Osetię. No wybacz pan, ale tutaj z panem się nie zgadzam. Ja to nie ma co dyskutować, to wszyscy o tym wiedzą. Proszę pana, była, wykorzystując olimpiadę, wykorzystując to, że pan Putin był na ostatniej olimpiadzie w Pekinie, tego dnia pan Saakaszwili nakazał zaatakować Osetię. No, to nie ma żadnej wątpliwości. Mówi pan jak wszystkie media na całym świecie. Wszystkie media na całym świecie tak mówią. Nie znam innych mediów. No tak, ale mówi pan, że media mainstreamowe kłamią, a pan przytacza teraz media mainstreamowe. Nie, też tak ukłamię, ale proszę pana, no prawda jest taka, że to zaatakowali Gruzini, no taka jest prawda. Nic na to nie poradzę. Oczywistą jest rzeczą, że zaatakowali terytorium Osetii, ale Osetijczycy naprawdę. Wie pan, kto był przedtem prezydentem Gruzji? Był pan Gabza Gurdija. Bandetka sobie powiedział wyraźnie, że on wyraźnie wszystkich ostatników i tych tak, no obalono z kapsa Kukie, ale Osetijczycy, jak tylko była okazja, uciekli z skrzydeł Gruzji i schowali się pod skrzydła rosyjskie. Tym bardziej, że po drugiej stronie Kaukazu jest Osetia Północna, która należy do Federacji Rosyjskiej, prawda? I oni tam mają swoich krewnych. Nie wiem, czy pan wie, że przecież ci ludzie, 90% Osetijczyków, znalazł swoich krewnych tam na północy, a oni sobie paszporty rosyjskie. Nikt im nie kazał. Oni sobie dobrowolnie zadzwali paszporty rosyjskie, no i tyle. Także nikt im nie kazał.
Rosja jest dla wielu ludzi, dla Ormian przecież jest ogromna. Przecież gdyby nie Rosjanie, to nawet Turcy czy Azerbejdżan by zaatakował Armenię. Dobrze, to w takim układzie, gdyby teraz ktoś w Polsce, nie wiem, wyszedł z taką inicjatywą, że czuje się po prostu obywatelem Związku Radzieckiego, który owszem już w Polsce nie istnieje, tak? Ale czuje się obywatelem Związku Radzieckiego, no i teraz Rosja atakuje Polskę. Powstała taka partia, nazywa się Zmiana, chyba, bo za Zmiana. I to jest partia, nie jest partią prorosyjską, tylko prosowiecką. Rzeczywiście oni by chcieli po prostu Związku Radzieckiego. Również zresztą Republika Łuchańska przede wszystkim, nie Doniecka, może nie, ale Łuchańska, ona też by chciała nie do Rosji, tylko do Związku Radzieckiego, to takie takie siły są oczywiście. Wcale się nie liporą do Rosji, tam jest kapitalizm, ten ohydny Putin, prawicowiec, oni są do Związku Sowieckiego. No, ciężko im znaleźć Związek Sowiecki, ciężkich czasach, ale oni by chcieli. Może na Cigodowa by zagłosowali albo kogoś lepiej. Natomiast co do powstań, chcę panu powiedzieć, że tak. Znaczy, oczywiście może być sytuacja i dlatego zapomniałem coś dodać. W interesie Polski leży utrzymanie niepodległości Ukrainy. Bo można Rosję kochać albo nienawidzieć, ale między Polską a Ukrainą, a Rosją powinna być Ukraina, żeby był ufor, no, Białoruś, Ukraina i tak dalej. Bo kochamy Rosję, ale dalej od Polski jest bardziej kochamy, prawda? Chiny kochamy jeszcze bardziej, bo są jeszcze dalej. Także spokojnie, niepodległość Ukrainy dla nas bardzo ważna, oczywiście. Ale czy ona jest Doniecka, czy to jest Doniecka, to nie ma znaczenia na Polsce. Natomiast co do postaw, proszę pana, no. Żołnierze mają się gdzieś bić. To jest ten motor, który ma być podpalony. Ale pedał gazu musi nacisnąć ktoś odpowiedzialny. I ja nie winię, że powstańcy, no nie walczyli, to bohaterowie walczyli, bo kazano, prawda, że sami chcieli. Ale dowódcy, bo w każdym kraju znaleźli były sposobne wojny. Za coś takiego, co zrobili. Zniszczone miasto. 200 tysięcy trudów. Prawda? Opanowanie kraju przez Sowietów, bo to dzięki temu powstaniu. Sowieci opanowali własną Polskę, ponieważ mówili, patrzcie sobie, to londyński, prawda? To londyński zginie, to powstanie. Ludzie to widzieli, ten argument zaakceptowali. Także tak, wyniszczona cały świat młodzieży, tej prawdopodobnie sami w porę tylko Sowietom, a Niemcy ich wykończyli. Rosjanie patrzyli z radością tutaj, jak Polacy i Niemcy się biją, prawda? I Radio Moskwa zdało powstanie, bo samo to powinno spowodować, że dowódcy powstania nie powinno go podejmować. Jeżeli Radio Moskwa wzywało do powstania, to nie należało go robić. Choćby dlatego. Także to jest absolutny przykład kompletnej głupoty polskiej. Absolutnie od polskiej głupoty. Ja mówię, że się obędę tylko głupoty. Absolutnie. Natomiast listopadowe powstanie miało pewne szanse. W dobrej koniunkturze przypomina, że powstanie złotego tak naprawdę pójdą. Tak naprawdę przecież to powstanie zgodowe to była zupełnie inna sytuacja, to nie było powstanie tak naprawdę. Królestwo Polskie było niepodległym państwem, było tylko po Unii Personalnej. Senat Królestwa zdetronizował cesarza rosyjskiego, Mikołaja. Prawda? Wojsko polskie uratowało Konstantego i oddało go wojskom rosyjskim. Konstanty obserwował szarże polskich ławów i ubrało polskich ław. To była kulturalna wojna. Bo inne czasy, nie ma co temu. Tą książkę Generalicja Polska w powstaniu listopadowym, to na przykład większość generałów poprosiła Konstantego o zgodę na wzięcie udziału w powstaniu. Dostała zgodę. I po obozu powstania wrócili do służby w armii carskiej, uznano im awansem, jakie dostali w armii powstańczej. Ci, którzy nie poprosili o zgodę, dostali na dwa razy zesłani do wiatki, po czym na ulicę wrócili do służby. To była zupełnie inna sytuacja. Powstanie listopadowe to była regularna wojna, państw, prawda? Sytuacja się przegraną. Pewne szanse moim zdaniem wtedy były. W dobrej kulturze międzynarodowej. Natomiast chciałbym, to była rzeź. To była zupełnie rzeź, to był nonsens kompletny. I warszawskie było niestety też rzeź. Taka jest prawda. Proszę pan, tutaj jeszcze ostatnie pytanie. Takie pytanie odnośnie tego, czy jest możliwa koalicja między Korwinem, partią Korwina, Kongresem i Prawicy w najbliższych wyborach parlamentarnych? To trzeba pytać nie nas, Kongresowej Prawicy. Ja przypominam, że w momencie, kiedy nasza partia powstawała, to ja proponowałem statutowo koledze Marusikowi, żeby ona się włączyła w KNP jako
Tak jak był konwenty, kultury miały decydujący głos w większości spraw i połowę miejsc do parlamentu. Kolejna ma się powtórzyć na propozycję. My jej już nie powtórzymy. Takich dobrych warunków nie dostanie już. Już może przy wyborcze. Takich dobrych nie dostanie. Siła jest 5 do 1 co najmniej. Nie zawarujemy już połowy miejsc w parlamencie. No trudno, jak się zrobiło głupotę, to trzeba ją płacić. To wszystko, tak? Proszę Państwa, jeszcze raz mówię. Macie Państwo jeszcze na etap. Proszę. Panie właśnie, chciałem się zapytać, czy Pan się nie obawia, że wybory prezydenckie będą sfałszowane? Bo wiadomo, że głosy mają być potem znowu liczone ręcznie, a wygrywa ten, kto je liczy, prawda? No tak, ale wybory prezydenckie jest trudno sfałszować, tak, bo wszystko jest tylko kilka nazwisk, prawda? Powiedzmy, że łatwiej są sfałszowane. Natomiast ja mówię, jak na Gdańsku powiedziałem, w Lublinie powiedziałem, że jeżeli są sfałszowane parlamentarne, to wyjdziemy na ulicę i obalimy ten reżim, to cała sala 1400 osób stała i biła przez 5 minut zrobiła prawo. Parlamentarne było sfałszowane. Wtedy wyjdziemy na ulicę. Nie może być tak, że można było robić sobie dokładnie, jak się nie zmienić. A prezydent nie myśli, że nie sfałszuje. Mamy swoich mężów zaufania we wszystkich właściwie komisjach. To jest bardzo ciężko sfałszować. Bardzo ciężko jest sfałszować prezydenckie wybory. No tam tylko 11 krzyżyków, szybko liczy, prawda, tam wszyscy się patrzą na ręce. Komu nie jest, żeby dostawić drugiego? No nie, ale to nie będzie, to trudno sobie wyobrazić, to jest taki drugi krzyżyk pana a prezydenta. W każdym razie tylko jeden krzyżyk mógł dostać. Jakieś komisje będą dwa, będzie dużo podwójnych krzyżyków, to będzie wiadomo, że ktoś tam fałszuje. Samorządowych było inaczej. Samorządowych, można zrobić. Samorządowe poprzednie zostały sfałszowane brutalnie przez PSL w Mazowszu, na Mazowszu i w części Dolnośląskiej. To było widać, każdy statystyk, Państwo powie, patrzą statyniki, że tam było fałszerstwo. Prokuratura odrzuciła na ten wniosek, no to PSL był ten sam numer następnym razem, ale uwaga, teraz mi się udało. Bo to oszustwo PSL to jest 2%. A w wyniku tego ustawienia na pierwszym miejscu tam na listach, oni zarobili 11%, 2% w ogóle zniknęły tym wszystkim. I w ogóle nikt nie takiego skarża do tego fałszerstwa, bo ten efekt tego umieszczenia na pierwszym miejscu, że głupi ludzie zniknęli na pierwszym miejscu, a tam to znacznie większe. I to fałszerstwo mi przeszło na sumo, ale jeszcze jedno pytanie. Tak, panie prezesie, czy pan i pański zespół analizujecie, co się dzieje z systemem dowodzenia Wojskiem Polskim? W tej chwili, od roku czasu jest wojsko. Nie ma systemu dowodzenia Wojskiem Polskim. Nie ma systemu dowodzenia Wojskiem Polskim. Jak ja byłem posłem, byłem w Komisji Obrony Narodowej. I kiedy była dyskutowana ustawa o zmianie obrony narodowej, tam wszyscy szedli, bo na sali był tłum. Było z kilkunastu generałów, tam pułkowników od groma, tam niższych szarż, ekspertów chyba z 20, no i posłów się 50, tam chaos, sala była pełna. I mowa na stanę. No i wszyscy tam dyskutowali, a ja czytałem tę ustawę. I w pewnym momencie zadałem pytanie. Na Polskę napada Czeczenia, nie wiem, czy Czeczenia to było wtedy, czy była Czeczenia w Łodzi, to było 20 lat temu. Na Polskę, to, kto to powiedział? Nie ma sobie wyobraźni, że od obecnych tam wojskowych dostałem 4 odpowiedzi. Najstarszy szczebel generał, minister obrony narodowej, szef sztabu i chyba jeszcze prezydent, czy jeszcze ktoś. Byłem za 4, tutaj mam ludzie, generałowie nie widzieli, kto nimi dowodzi. Ja byłem z tym dowodzenia, nie wiem, kto dowodzi, ja. Pan wybacz, musimy powołać coś, co jak mówię, nazywało przed wojną, czyli GISZ, czyli Główny Inspektor Sił Zbrojnych, jak to nazywam hetmanem wolnym, czyli człowiek, który nie pełni żadnej funkcji w armii, ale za to jedzie w jednostkę, ma prawo wpisane do wolnych jednostek i w razie wojny on zostaje naczelnym. Natychmiast, automatycznie, bez żadnej dyskusji. Musimy pisać, że jeżeli zaczyna się wojna, to armia wjedzie na dowództwo. Taki człowiek jest na potrzeby. I nie czyje wpływy powodują, że komuś tak powiem. Czy to Niemcy dają łapówki jakieś, żeby nie zrobić, czy Rosjanie, czy cholera, tak to, prawda? Ale faktem jest, że mamy bałagan w miejscu, w którym powinien być hierarchia. A gdzie nie mamy? No. Wszędzie bałagan mamy. No tak, ale wiem, póki jest bałagan, to nie będzie, no to nic takiego nie dzieje, ale jak jest bałagan w wojsku, to już nie jest dobrze, nie?
ale w pewnym sensie chyba na anarchia w gospodarce nawet dobra pod niektórymi względami. Natomiast, w armii nie jest, nie jest dobra. Jeszcze bardzo dalej. Pominąwszy zmiany tam z 100 tysięcy żołnierzy, a może 200, ale 100 tysięcy prawdziwych żołnierzy, czyli tych, którzy strzelają, a nie tylko tam wizji biurków i batalionu kobiece, proszę pana, i nie pułk generałów, który mam tyle co, ale ja nie znam w tej chwili. Natomiast chcemy się jeszcze jedną rzecz. Zmienić strefę rekrutacji. Ja twierdzę, że 3/4 żołnierzy poszło do wojska zawodowego tylko dlatego, żeby byli przekonani, że żadnej wojny nie będzie. Natomiast emerytura w 1935 będzie. Nie podoba się do wojska. Czyli byśmy się zbroili. Ludzie, którzy powinni być warni. Czyli byśmy się zbroili w tym... W tej sytuacji, co się dzieje teraz na świecie. Musimy mieć żołnierzy, którzy chcą zabijać. No? Ludzie, którzy idą do wojska, żeby sobie postrzelać. No? Zabijać chcemy mieć, a nie kontratorów, którzy idą dla emerytury. Co by zrobić, gdybyś nie o emeryturze? No? Widziałem taki dowcip króla Pestera. Pestera, który żyje tam, ten sobie komunistyczny. Na 1 września rysunek, chłopiec przychodzi ze szkoły, rzuca tornister i mówi, ciakrę, że 58 lat do emerytury. Młody człowiek nie może mieć emeryturze. Co to za żołnierz, który się emerytuje? Za jakim porozumieniem? Szanowni Państwo, chcę zaprosić jeszcze do zdjęć z prezesem, zanim zakończymy spotkanie. I z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za to, że przyszliście, wzięliście udział. Jestem naprawdę pod wrażeniem i pytaniami, i frekwencją na sali, także wielkie ukłony dla nas. Dziękujemy.